Podobno Ślepy trop to najlepsza książka Jorna Horsta. Podobno to klasyczny kryminał w najlepszym stylu. Podobno to strzał w samo serce. Podobno. Sophie Lund, samotna matka wychowująca roczną córkę Maję, przeprowadza się do nowego domu. Odziedziczyła go po dziadku, człowieku trudnym w kontaktach, którym od lat interesuje się policja. Na życzenie Sophie zatrudniona przez nią firma sprzątająca usuwa z domu wszystkie pamiątki po zmarłym krewnym, o którym kobieta chciałaby zapomnieć. Pozostaje tylko sejf, przytwierdzony na stałe do podłogi w piwnicy. W sejfie znajduje się coś, co zaskoczy nie tylko Sophie Lund, ale także pracowników komendy policji w Larwiku. Tajemniczy przedmiot przyczyni się do ponownego otwarcia niewyjaśnionej dotąd sprawy, która od dawna nie daje spokoju Williamowi Whistingowi. Śledczy dostrzega wreszcie możliwe rozwiązanie. Nić, po której być może dojdą do kłębka. Zanim to jednak nastąpi, Whisting będzie musiał złamać koleżeńską solidarność i podważyć zaufanie do instytucji, którą sam reprezentuje. O Jornie Horście opowiadałam Wam już przy okazji recenzowania jego poprzedniej wydanej w Polsce powieści, czyli Poza sezonem. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tamtego mojego filmiku, to serdecznie zachęcam Was teraz do nadrobienia zaległości. Link powinien pojawić się gdzieś tutaj, dlatego też nie chcę niepotrzebnie powtarzać się, jeżeli chodzi o samego autora. Natomiast na pewno warto zwrócić uwagę na fakt, że Jorn Horst jest byłym szefem Wydziału Śledczego Okręgu Policji w Westfold. Studiował również kryminalistykę, psychologię i filozofię. To w jego książkach widać. To są książki dopracowane, książki, w których na swoim miejscu znajduje się absolutnie każda scena, każdy szczegół, więc jeżeli lubicie książki, w których pojawiają się sprawdzone informacje, informacje pochodzące, można powiedzieć, nawet od źródła, to ja jak najbardziej polecam Wam i Poza sezonem, i Ślepy trop, i poprzednie książki tego autora wydane w Polsce. Muszę już teraz się Wam przyznać, że Ślepy trop podobał mi się jeszcze bardziej niż recenzowana wcześniej przeze mnie książka Poza sezonem. Ślepy trop został wydany nakładem wydawnictwa Smak Słowa i muszę Wam powiedzieć, że niestety nie potrafię zrozumieć polityki prowadzonej przez to wydawnictwo, ponieważ Poza sezonem to była siódma część przygód Williama Whistinga, natomiast Ślepy trop to część dziesiąta, dlatego ten brak chronologii w wydawaniu książek Jorna Horsta nie stanowi jakiegoś dużego problemu, ale może przysporzyć pewne trudności, jeżeli ktoś zwraca ogromną uwagę na sferę prywatną życia komisarza, ponieważ, no wiadomo, jeżeli najpierw czytamy część siódmą, później część dziesiątą, w międzyczasie jeszcze na przykład powiedzmy część wcześniejszą, no to wszystko zaczyna się nam komplikować. Jeżeli chcecie zwrócić uwagę po prostu na zagadkę kryminalną, to raczej ten brak chronologii nie będzie Wam przeszkadzał, bo na pewno będę zachęcała Was do tego, żebyście sięgnęli po najnowszą wydaną w Polsce książkę Jorna Horsta. To jest, jeżeli się nie mylę, już czwarta powieść dla dorosłych tego autora wydana na polskim rynku wydawniczym. Oprócz tego zostało wydanych również kilka książek z serii młodzieżowej serii Clue. Jak może wiecie, Ślepy trop zebrał sporo pochlebnych opinii i obawiam się, że ja do tej grupy dołożę też swoją, ponieważ ta książka podobała mi się bardziej niż poprzednie powieści tego autora. W każdym razie w Ślepym tropie towarzyszymy Williamowi Whistingowi w rozgryzaniu śledztwa. I to mi się bardzo podoba, że znajdujemy się jakby w centrum tych wypadków, że wszystko rozgrywa się właśnie krok po kroku. To jest tak, że możemy śledzić również to, co dzieje się w głowie Whistinga, a więc razem z nim łączyć wątki. To nie jest tak, że on nagle pyk i wpada na wspaniałe rozwiązanie zagadki. Tam wszystkie szczegóły zaczynają się ze sobą łączyć, więc książkę trzeba czytać bardzo uważnie. To nie jest książka jakaś super ekscytująca, w której nie wiadomo ile się dzieje. To jest książka spokojna, przy której będziecie mogli odpocząć, przy której będziecie mogli się zrelaksować, która zapewni Wam kilka godzin naprawdę świetnej rozrywki, więc jeżeli szukacie czegoś takiego właśnie spokojnego, ale zarazem idealnie wyważonego, to ja jak najbardziej polecam Wam Ślepy trop. Jeżeli też boicie się tego, że to jest kryminał, w którym pojawiają się fragmenty ociekające krwią, takie okrutne, takie, które ja swoją drogą bardzo lubię, to nie macie się czego obawiać, bo to jest bardzo łagodna powieść. Na pewno nie pojawią się takie fragmenty, które
wzbudziłyby w Was może jakąś odrazę, coś w tym stylu. Nie chcę się niepotrzebnie powtarzać, ale na pewno muszę powiedzieć Wam to, że Ślepy trop przeczytałam w 2 wieczory podczas weekendu. Czytało się naprawdę przyjemnie, widać, że to jest książka taka dopracowana, przemyślana, natomiast na pewno nie rozumiem, dlaczego te książki w Polsce nie pojawiają się chronologicznie, ale to nie zmienia faktu, że Ślepy trop serdecznie Wam polecam. Polecam Wam, jeżeli podobały Wam się poprzednie książki Horsta. Jeżeli nie mieliście do czynienia jeszcze z żadną z nich, to również uważam, że warto zwrócić uwagę na tego pisarza. Mam dla Was niespodziankę. Dzięki uprzejmości wydawnictwa Smak Słowa mogę podzielić się z Wami jednym egzemplarzem książki. Mam jeden egzemplarz konkursowy powieści właśnie Ślepy trop i co trzeba zrobić, żeby go otrzymać. Po pierwsze trzeba subskrybować mój kanał, w komentarzu pod tym filmikiem napisać biorę udział, podać mi swojego maila, a jeżeli chodzi o zadanie konkursowe, to na pewno pamiętacie, że tutaj w tym kryminale dużą rolę odgrywa sejf i tajemniczy przedmiot, który znajduje się w sejfie, który zmienia bieg śledztwa, który wpływa na to, co dzieje się w książce i tutaj pojawia się takie, wydaje mi się, całkiem kreatywne zadanie dla Was. Chciałabym, żebyście zaproponowali mi, żebyście zastanowili się nad tym, jaki przedmiot może kryć się w tym sejfie i dlaczego zmieni on właśnie rozwój wypadków, to co dzieje się w książce. Czyli macie mi napisać, jaki może być to przedmiot, ten, który kryje się w sejfie oraz dlaczego będzie tak istotny dla śledztwa. Oczywiście nie ma złych odpowiedzi, nie wiecie, co tak naprawdę kryje się w tym sejfie, a ja bardzo chętnie przeczytam sobie Wasze przypuszczenia. Osobę wybiorę spośród najciekawszych odpowiedzi. Wyniki konkursu ogłoszę na moim profilu na Facebooku. Też informacja o zwycięzcach pojawi się tutaj. Ze zwycięzcami skontaktuję się mailowo. Mam nadzieję, że konkurs Was zainteresuje, bo moim zdaniem na książkę naprawdę warto zwrócić uwagę. I co? I do zobaczenia w moich kolejnych filmikach. Mam nadzieję, że nie zanudziłam Was na śmierć i że sięgniecie, jeżeli nie po tą książkę Jorna Horsta, to może po kolejną.